Bywają w życiu narodów chwile przełomowe, kiedy dni liczą się za miesiące, a miesiące za lata. Taką właśnie chwilę przeżyła Polska jesienią 1918 roku. Na ziemiach centralnej Polski załamała się okupacja. Polacy przywrócili własne rządy po 123 latach obcego panowania. Przejście od niewoli do wolności było żywiołowe i gwałtowne. Wśród Polaków nagromadziły się wielkie pokłady zniecierpliwienia i tęsknoty do wolności. Latem 1914 roku konflikt pomiędzy państwami centralnymi, Niemcami, Austro-Węgrami i Włochami, a państwami Antanty, czyli Francją, Wielką Brytanią i Rosją, doprowadził do wojny. Zaborcy Polski stanęli po wrogich stronach. Ta zaś sytuacja stworzyła nową, która dawała nadzieję Polakom. Żołnierze, spotkał was, jak powiedział komendant, ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru jako kolumna czołowa Wojska Polskiego. Przed nami ziemia od lat niewoli. Idziemy ją wyzwolić. Mimo obietnic, których nie skąpiono, walczące państwa zaborcze nie myślały o przyznaniu Polsce niepodległości. Dążyły do wykorzystania polskich ziem i Polaków dla własnych wojennych celów. Okupantom chodziło głównie o polskiego rekruta. Dopiero rok 1918, piąty rok wojny, przyniósł wreszcie oczekiwany przełom. Fatalna sytuacja gospodarcza w Niemczech i Austrii oraz rosnące niezadowolenie wśród żołnierzy zmusiło dowództwo niemieckie do szybkiego zakończenia konfliktu. Na wiosnę 18 roku Niemcy podjęli ostatnią wielką ofensywę na froncie zachodnim, usiłując przerwać front aliantów i przedostać się do Paryża. W krwawych bitwach przeciągających się do lata okazało się wyraźnie, iż nie starcza im sił. Istotną rolę odegrały świeże dywizje amerykańskie, które wzmocniły wojska Francuzów i Anglików. Inicjatywa przeszła w ręce sojuszników. Niemcy zaczęli się cofać. W październiku 18 roku stawało się jasne, że koniec wojny zbliża się szybkimi krokami, a z nim klęska Niemiec i Austrii. Na ziemiach polskich rozpad władzy okupacyjnej nastąpił najwcześniej na obszarach okupacji austro-węgierskiej. Wyswobodziły się zachodnia Małopolska, lubelskie i kieleckie, nie napotykając prawie żadnego oporu ze strony Austriaków. Rozpadało się bowiem całe Imperium Austro-Węgierskie. Od cesarstwa oderwali się Czesi, oderwała się Galicja, na zachodzie zamieszkiwana w większości przez Polaków, a na wschodzie w większości przez Ukraińców. Od samego początku ujawnił się konflikt dotyczący przyszłych granic poszczególnych powstających państw. Ukraińcy starali się przechwycić Lwów. Sprzeciwili się temu polscy mieszkańcy miasta. Doszło do krwawych walk między sąsiadami. Do legendy przeszli młodzi polscy obrońcy miasta – Orlęta Lwowskie. Oblężenie Lwowa przez Ukraińców trwało ponad pół roku. Pod koniec października powstała na terenach zaboru austriackiego komisja likwidacyjna. Na jej czele stanął Wincenty Witos. Polacy byli przygotowani do szybkiego przejęcia władzy.
dużą rolę odegrała Polska Organizacja Wojskowa. Walczący w armii austriackiej Polacy przechodzili na służbę Wojska Polskiego. Wszyscy jesteście żołnierzami polskimi. Jedynym waszym znakiem jest orzeł biały. Oddziały austriackie zostały rozbrojone. Zaborców potraktowano wielkodusznie i z wyrozumiałością, ale też rygorystycznie przestrzegano, ażeby nie ogołocili kraju podczas wyjazdu. 31 października Polacy przejęli władzę w Krakowie. Kraków, stara stolica Polski, był już wolny. Brygadier Bolesław Roja objął komendę nad oddziałami polskimi w Krakowie i w Galicji aż po Przemyśl. Obszar wyzwolony zbliżył się na odległość kilkudziesięciu kilometrów od Warszawy, gdzie wciąż trwały rządy niemieckie. 7 listopada, po wypędzeniu Austriaków, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej Ignacy Daszyński ogłosił w Lublinie powstanie tymczasowego rządu ludowego. Jego manifest wywarł duży wpływ na późniejsze ustawodawstwo w pierwszych latach niepodległej Polski. Władze niemieckie w Warszawie usiłowały zachować spokój. Sprawiały wrażenie, że kontrolują sytuację. Zorganizowały nawet na ulicach Warszawy defiladę wojskową jako pokaz siły i sprawności. Jednak napływające z Niemiec wiadomości były dramatyczne. W Niemczech wybuchła rewolucja. Państwo było pogrążone w chaosie. Żołnierze odmawiali posłuszeństwa dowódcom. W całym kraju powstawały rady żołnierskie i rady robotnicze. Przełomowy pod tym względem był dzień 9 listopada. Przynosił on niebyle jaką nowinę. Abdykację cesarza Niemiec i jego ucieczkę do Holandii. Uwięziony w magdeburskiej twierdzy komendant Józef Piłsudski, twórca Polskiej Organizacji Wojskowej, dowódca Legionów Polskich, współzałożyciel Polskiej Partii Socjalistycznej, został zwolniony. Rankiem 10 listopada komendant Piłsudski przyjechał do Warszawy. Lokalni przywódcy Ignacy Daszyński, Wincenty Witos i brygadier Bolesław Roja uznali nadrzędny autorytet Piłsudskiego. Rada Regencyjna, nie będąca w stanie zjednoczyć poszczególnych ośrodków władzy, powierzyła Józefowi Piłsudskiemu dowództwo nad siłami zbrojnymi i misję utworzenia rządu, a następnie, mianując go naczelnikiem państwa polskiego, rozwiązała się. Parę dni później powstał pierwszy rząd niepodległej Polski z Jędrzejem Moraczewskim na czele. Różne ośrodki władzy zostały zjednoczone. W Polsce stacjonowało około 80 tysięcy żołnierzy niemieckich. Na terenach okupowanych za wschodnią granicą było ich ponad 500 000. Niemiecki gubernator Hans von Besseler planował ewakuację w perspektywie wielu miesięcy. Setki tysięcy wracających ze wschodu żołnierzy przechodziłoby z bronią w ręku przez odrodzone państwo polskie. Polskie konspiracyjne formacje liczyły zaledwie kilkanaście tysięcy zaprzysiężonych, lecz w większości nieuzbrojonych żołnierzy. W takich warunkach trudno byłoby mówić o przejęciu pełnej i faktycznej władzy przez Polaków. Piłsudski zdecydował się jednak pominąć von Besselera i negocjować z utworzoną w Warszawie rewolucyjną niemiecką Radą Żołnierską, która właśnie odmówiła posłuszeństwa gubernatorowi. Komendant słusznie przewidywał, iż będą oni bardziej skłonni do ustępstw. 11 listopada Piłsudski udał się do siedziby Rady Żołnierskiej w Pałacu Namiestnikowskim. Wystąpił tam z przemówieniem do niemieckich delegatów żołnierskich. Znajdujecie się wśród narodu, który wasz rząd traktował z całą brutalnością. Ja, jako przedstawiciel narodu polskiego, oświadczam wam, że naród polski za grzechy waszego rządu nad wami mścić się nie będzie.
Dosyć krwi już popłynęło. Ani jednej kropli więcej. Naczelnym celem Rady Żołnierskiej był jak najszybszy powrót niemieckich żołnierzy do ojczyzny. Piłsudski obiecywał zorganizowanie ewakuacji koleją. W zamian postawił warunek oddania broni, sprzętu wojskowego, a także taboru kolejowego. Warunki te zostały przyjęte. Józef Piłsudski w tych decydujących dniach obrał trafny kurs na wykorzystanie czynników rewolucyjnych w wojsku niemieckim. Porozumienie takie zdołał zrealizować z wielką korzyścią dla odradzającego się państwa. Tymczasem na ulicach Warszawy zdarzały się wypadki rozbrajania pojedynczych żołnierzy niemieckich przez Polaków. Zabraną broń ładowano na dorożki lub automobile i odwożono. Nie były to wszakże duże ilości. W paru miejscach niezorganizowane grupy atakowały i rozbrajały Niemców na własną rękę, co groziło wywołaniem chaosu i zerwaniem rozejmu. Listopada 11 zakończyła się pierwsza wojna światowa. Niemcy podpisali z Francją bezwarunkowy rozejm w Compiègne i przegrali wojnę. Polacy zaczęli przejmować miejsca w niemieckich urzędach administracyjnych, występując po raz pierwszy od wielu lat jako gospodarze we własnym kraju. Na zewnątrz symbolizowały to biało-czerwone chorągwie wywieszone na gmachach publicznych. Na ulicach zrywano szyldy z napisami niemieckimi. Niemcy, aczkolwiek niechętnie i pod naciskiem, ustępowali. Chowali się do koszar, a przede wszystkim do cytadeli, która obejmowała cały zespół budynków wojskowych. Zorganizowanie wyjazdu dla wielotysięcznej rzeszy żołnierzy i urzędników niemieckich urastało do rangi pierwszoplanowego zadania. A żeby mu sprostać, kolejarze polscy, korzystając z pomocy wojska, przystąpili do obejmowania stacji, odcinków drogowych, taboru kolejowego. Pomiędzy 12 a 19 listopada odjechały z Warszawy 22 transporty, w których przewieziono 27 tysięcy niemieckich żołnierzy. Ponadto około 3 tysiące Niemców wyjechało z Warszawy na własną rękę. 12 listopada uciekł z Warszawy niemiecki gubernator Hans von Besseler. Pociągi jechały w kierunku Sosnowca, Kalisza, Aleksandrowa Kujawskiego i Mławy. Broń oddawana była na przejściach granicznych. listopada 16 Piłsudski wszedł do opuszczonej przez oddziały niemieckie cytadeli, w której podczas zaborów i wojny więzieni byli Polacy. Stamtąd nadał w świat depesze o powstaniu niepodległego państwa polskiego. Opuszczenie przez Niemców Warszawy przesądziło o rozwoju wypadków na prowincji. W wielu miejscowościach słabo uzbrojeni członkowie polskiej organizacji wojskowej występowali wobec dowódców miejscowych garnizonów z żądaniem złożenia broni. W większości wypadków to się udawało. Były jednak sytuacje, gdy dochodziło do walk i potyczek. W Łodzi doszło do strzelaniny i walk ulicznych. Za przykładem Warszawy rozpoczęto rokowania, które 12 listopada doprowadziły do porozumienia w sprawie ewakuacji. W tym przypadku działacze niepodległościowi starali się odebrać broń żołnierzom niemieckim na miejscu. Tam, gdzie okupanci mieli dogodną drogę ewakuacji, starali się zabrać swe mienie i uzbrojenie, uchylając się od wszelkiej kontroli ze strony Polaków. W Sieradzu 1500 uzbrojonych niemieckich żołnierzy wracających z okolic Łodzi przechodziło z bronią przez miasto. Wywiązała się walka, ale siły niemieckie były zbyt wielkie. Poległo 5 pełowiaków, kilku zostało rannych.
Żołnierze maszerowali w dużym pośpiechu i po 50-kilometrowym marszu osiągnęli granice ówczesnych Niemiec. W Płocku Niemcy także odmówili oddania broni i pod osłoną nocy wycofali się z Koszar, zmierzając ku Wiśle. Odpłynęli barkami w dół rzeki. W nadgranicznej Mławie już z rana 11 listopada urzędnicy niemieccy dali znać, że wkrótce opuszczą miasto. Rozbrojenie żołnierzy przy pomocy 50 połowiaków i młodzieży szkolnej odbyło się spokojnie. Jednak żandarmi stanowczo odmówili wydania broni i w pełnym rynsztunku wycofali się w stronę pobliskiej granicy, nie reagując na zaczepki polskiej młodzieży. Dopiero na samej granicy kilku z nich odwróciło się nagle i dało do tłumu salwę. Padł zabity uczeń gimnazjum Mławskiego, Henryk Sokalski. W Łomży Niemcy stawili opór. Zginął komendant okręgu Polskiej Organizacji Wojskowej, zasłużony działacz niepodległościowy Leon Łuczyński, Kaliwoda. Walka nie trwała długo. Niemcy skapitulowali i zostali rozbrojeni. W Koninie, gdy w otoczeniu tłumu młodzi powstańcy wkroczyli na rynek, zetknęli się z kompanią niemiecką, która przyjęła ich ogniem. Powstańcy zabarykadowali się w szkole. Po dłuższym czasie Niemcy dali za wygraną i wycofali się do Koszar. Następnego dnia w pełnym uzbrojeniu opuścili miasto. 16 listopada dotarła do Warszawy wiadomość o ruchach wojsk niemieckich w regionie Białej i Międzyrzeca Podlaskiego. Informację tę potraktowano z całą powagą. Mogło to oznaczać, iż 500 000 niemieckich żołnierzy stacjonujących na wschodzie będzie próbować wracać do Niemiec przez Polskę. Tego dnia ranek upływał w Międzyrzecu spokojnie i sennie. Niemcy ruszyli w stronę Pałacu Potockich, gdzie znajdowała się kwatera żołnierzy polskich i zaczęli go ostrzeliwać z karabinów maszynowych. Wybuchł pożar. Ratujący się Polacy ginęli od kul. Wkrótce cały budynek był już tylko jednym morzem płomieni. Straciło życie 19 połowiaków. Następnie Niemcy przenieśli się do miasta, gdzie urządzili prawdziwy pogrom. Celem napastników było steroryzowanie ludności i złamanie wszelkich odruchów oporu dla utorowania sobie drogi na zachód. Jednak drogę zagrodziły im pośpiesznie formowane polskie oddziały. Pod wsią Konkolewnica Niemcy wpadli w zasadzkę. Doszło do pertraktacji między stroną polską i niemieckim dowództwem. Uzgodniono, że Polacy wycofają się z zajętego Grajewa i nie będą blokować linii kolejowej wiodącej z Ukrainy do Prus Wschodnich. Za to Niemcy zaniechają swych planów przemarszu przez ziemię centralnej Polski. Miało to ogromne znaczenie, gdyż uwalniało najważniejsze szlaki komunikacyjne wiodące przez Polskę. Po linii Brześć-Białystok-Grajewo przejeżdżało na dobę około 30 pociągów załadowanych zrabowanym mieniem z Ukrainy, bydłem, świniami, końmi. Wieziono także sprzęt wojskowy, w tym samoloty. Szosą wzdłuż kolei bez przerwy w stronę granicy przejeżdżało około 500 wozów i 2000 koni dziennie. Okupanci z coraz większymi obawami oglądali się do tyłu i przyspieszali kroku. 3 miesiące później, w lutym 19 roku, Niemcy opuścili Białystok. Do miasta wkroczyły oddziały Wojska Polskiego. W Osowcu cofające się ostatnie oddziały niemieckie podpaliły koszary. Ostatecznie przeszły granicę niemiecką 20 lutego. Tym samym zamknął się wreszcie odwrót wielotysięcznej armii z Ukrainy. Ziemie polskie od Karpat aż po granice Prus Wschodnich, od Prosny po Bug, były wolne. Podczas akcji rozbrajania i usuwania Niemców poległo około 100 Polaków. Kilkuset odniosło rany. Listopadowe walki miały wyraźne znamiona powstania zbrojnego. Działania powstańców wspierała cała ludność, przyczyniając się do obezwładnienia okupantów. Jędrzej Moraczewski, premier pierwszego rządu niepodległej Polski, pisał:
niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma ich. Wolność, niepodległość, zjednoczenie, własne państwo. Na zawsze. Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał ze szczęścia w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu najwyższej radości. Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały. Piąte doczekało. Niemcy, którzy stacjonowali w Polsce, opuścili ją w większości rozbrojeni. Zostawili karabiny, amunicję i przede wszystkim pełne koszary ze sprzętem wojskowym i zapasami żywności. Posłużyły one za podstawę wyposażenia tworzącego się Wojska Polskiego. Na początku grudnia 18 roku żołnierzy polskich pod bronią było w różnych formacjach zaledwie 30 tysięcy. W 3 miesiące później było ich już ponad 150 tysięcy. Powstawało Wojsko Polskie, które mogło coraz skuteczniej bronić odrodzonego państwa i walczyć o wschodnie i zachodnie granice. W listopadzie 1918 roku Polska wróciła na mapę świata jako wolne, niepodległe i suwerenne państwo. Złożyło się na to wiele przyczyn. Pierwszą z nich było przekazywanie kolejnym pokoleniom tożsamości poprzez wiarę i kulturę. Drugą – podjęcie powstań przeciwko zaborcom. Trzecią – polski czyn zbrojny podczas I wojny światowej. Czwartą – wieloletnie starania polskich elit politycznych. Piątą zaś przyczyną była klęska w wyniku I wojny światowej i rewolucji bolszewickiej, trzech zaborczych mocarstw – Cesarstwa Niemiec, Carskiej Rosji i Monarchii Austro-Węgierskiej. Te zmiany sytuacji geopolitycznej potrafiliśmy znakomicie wykorzystać.